Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami. Jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie i wytrwale nowego człowieka. Ja wiem, konklawę wybór utajniony, na placu nieprzebrany tłum. Watykan, oczy świata tu zwrócone, a mnie ciekawi, co on czuł. Czy jakiś głos wewnętrzny go ostrzegał, że ciężar ten jest ponad siły? Czy to dlatego w przeddzień już w kolegium nie mówił nic, był jakiś inny? Miał być papież włoski, gdy słyszą głos prymasa Wyszyńskiego, gdy cię wybiorą, musisz przyjąć dla Polski.
ekipa.